Dzień dobry, dzień dobry, tu Pan Perfekt. Ten odcinek nie jest dla każdego, bo jeżeli lubisz stać przy zlewozmywaku, lubisz myć naczynia i nie lubisz wolnego czasu, to go dalej nie oglądaj. Jeżeli natomiast lubisz wolny czas, surfowanie po internecie, oglądanie telewizji, czytanie książki czy przeglądanie YouTube'a, to zostań ze mną do końca. Opowiem Ci o takim wyjątkowo wygodnym urządzeniu, jakim jest zmywarka do naczyń. Opowiem dzisiaj o zmywarce, której ja osobiście nie polecam, a zaraz powiem dlaczego. Ta przestrzeń, która jest między tymi dwoma zmywarkami, zostanie zabudowana i niebawem nakręcimy odcinek o zmywarce właśnie z tej niszy. Natomiast dzisiaj chciałem Wam pokazać dwie zmywarki 45. Są to urządzenia wąskie o małej pojemności. Kiedyś miałem w swoim domu zmywarkę 45, ale tylko dlatego, że miałem bardzo ciasną kuchnię, narożną szafkę ze skośnymi drzwiami i jeszcze były modne 20 lat temu tak zwane dźwigięte w szafce narożnej. I przez to zmieściła się nam tylko 45. Oczywiście, lepiej mieć 45 niż w ogóle nie mieć zmywarki. Ale te zmywarki, jak widzicie, są. Bardzo małe. Cenowo niejednokrotnie droższe od 60, jeżeli chodzi o porównanie zmywarek o tych samych parametrach. Natomiast moi drodzy, zmywarki 45 stanowią 10% ogólnej sprzedaży. I to maksymalnie 10, bo czasem mam wrażenie, że mniej. Dlaczego ja nie lubię 45? Po pierwsze, no mieści się w nich stosunkowo mało naczyń. Po drugie, producenci nie rozwijają zaawansowania technologicznego tych wąskich zmywarek. Jedna z najprostszych zmywarek 45, jaką można znaleźć na rynku, to właśnie ta zmywarka. Ona posiada tak zwany koszyk na sztućce, plus dwie szuflady. Teoretycznie mieścimy tutaj 10 kompletów naczyń. Do zmywarki 60 tych kompletów mieścimy najczęściej 14. Więc można by przyjąć, że różnica jest niewielka. Ale jeżeli chcemy włożyć większy garnek czy patelnię na dolny kosz zmywarki, no to w przypadku 45 ta przestrzeń zostanie już mocno ograniczona, jeżeli wrzucimy sobie garnki do zmywarki. Zwróćcie również uwagę na to, że śmigło. Zmywarce nie dociera do bardzo oddalonej do przodu i bardzo oddalonej do tyłu przestrzeni kosza. Więc jakość zmywania w 45 moim zdaniem w tych strefach przedniej i tylniej jest zdecydowanie mniejsza. Dlaczego ja osobiście jestem przeciwnikiem zmywarki 45? -tki? Po pierwsze, te zmywarki cenowo. Są na podobnym poziomie jak 60. Jeżeli chodzi o e, zaawansowanie techniczne zmywarek 45, no to one są trochę po macoszemu traktowane przez producentów, bo ich się krótko mówiąc zdecydowanie mniej sprzedaje. Natomiast zużycie wody czy zużycie energii w przypadku 45 i 60 jest bardzo, bardzo zbliżone. Bo zmywarki są mocno wyżyłowane, jeśli chodzi o klasy energetyczne, czyli ta ilość wody potrzebna do mycia jest bardzo ograniczona. Zmywarka pracując przez godzinę używa cały czas tej samej wody, więc na pewno jest to dużo bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż mycie pod tak zwaną wodą bieżącą, bo dosłownie kilka, kilkanaście litrów jest potrzebnych na jeden cykl mycia, w zależności od programu i tego, jaką mamy zmywarkę. Tutaj mam drugi model zmywarki 45, który jest trochę bardziej zaawansowany technicznie, ponieważ ma trzecią szufladę na sztućce. To rozwiązanie jest dużo bardziej wygodne w, takim, w takiej kwestii, że sztućce są lepiej umyte. Może trudniej jest trochę poukładać te sztućce niż wrzucić do zwykłego koszyczka, ale zdecydowanie jest to bardziej Ergonomiczne rozwiązanie. Ta zmywarka ma podwójne śmigła, czyli tak jak w przypadku tej poprzedniej, którą pokazywałem, ta woda tutaj lepiej dociera do tych przestrzeni w górnym koszu. Natomiast u dołu jest bardzo podobnie jak w tamtym przypadku, czyli jest śmigło ustawione na środku. I teraz zwróćcie uwagę, jeżeli ktoś ma 60-kę zmywarkę i powie, że tych naczyń wcale nie mam tak dużo, żeby ją w pełni wypełnić. I bardzo dobrze, bo jeżeli nie wykorzystamy przestrzeni w zmywarce w 100%, czyli tylko rozłożymy naczynia rzadziej niż przewiduje to producent, to efekt mycia w tej zmywarce będzie zdecydowanie lepszy. Ta woda ma po prostu łatwiejszy dostęp do tych naczyń, i efekt mycia jest zdecydowanie lepszy. Także osobiście, naprawdę. Jeżeli macie tylko możliwości techniczne w swojej kuchni, żeby zmniejszyć szuflady, przesunąć gdzieś jakąś szafkę, to zróbcie wszystko, żeby zainstalować sobie zmywarkę 60. Będziecie z tego zdecydowanie bardziej zadowoleni, bo to rozwiązanie, które tak naprawdę ułatwia nam życie. Nie musimy układać tych naczyń tak precyzyjnie, tylko rozkładając je szerzej, mamy lepszy efekt mycia. Wszystkie naczynia, czyli garnki, patelnie jesteśmy w stanie upchnąć do tej dolnej szuflady. Ona jest bardziej kwadratowa, śmigło jest o większym zasięgu, czyli efekt mycia w zmywarce 60 będzie lepszy niż w 45. Jeżeli totalnie nie masz wyjścia i w ogóle tak cię kuchnia ogranicza, że tylko 45 wchodzi w grę, bo jest mała przestrzeń, to oczywiście lepiej kupić 45 niż nie mieć zmywarki. Ale sześćdziesiątka powinna być Waszym oczkiem w głowie, żeby się zmieściła, bo jest wygodniej. A jeśli ktoś chce, to najlepiej zainstalować nawet dwie zmywarki. A dlaczego dwie, to już tłumaczyłem kilka razy na swoim kanale w innych odcinkach o zmywarkach. Także wpadnijcie na inne i zobaczcie. Zostawcie łapkę w górze, proszę Was również o subskrypcję. Odwiedźcie mój salon w Izdebniku. Dajcie znać wcześniej, to postaram się być, żeby się z Wami zobaczyć. No i jak będziecie mieć chwilę luzu, to wpadnijcie również na www.perfectakd.pl. To mój sklep internetowy, w którym no, mamy już ponad 3000 produktów z branży AGD. Pozdrawiam, Pan Perfekt.